Cześć kochani, witam w nowym odcinku Emigranta. Kochani, dzisiaj jest niedziela, tak nietypowo zaczynamy od niedzieli, ale dlatego, że zapowiedziałem wam w ostatnim odcinku, że pójdziemy na premierę filmu i jesteśmy już kochani pod kinem, kino jest za mną. Idziemy oczywiście na nowy Marvel z wytwórni Marvel. Kochani, jest ze mną oczywiście Kuba i jest z nami również Szymon. Z Szymonem później porozmawiamy o tym, co on sobie zaplanował na przyszłość w tym kraju. I porozmawiamy też na temat, kochani, emigracji, mojej emigracji. Co zrobiłem źle, co zrobiłem dobrze, może bym coś zmienił. I oczywiście nawiążę do znanego YouTube'owego bajkopisarza, kochani, Jarka na emigracji. Dostałem od was kilka materiałów, z którymi się z wami, kochani, podzielę. Ale zaczynamy na wesoło, czyli kino, a później pojedziemy gdzie? Zobaczycie, kochani, gdzie, ale będzie fajnie. To była, kochani, szybka rozgrzewka przed kinem. Kuba, gotowy na film? No. Ty? Gotowy. A ty się tak na bali jakiś białą koszulkę. No bo trzeba ładnie wyglądać. Wiecie czemu? Bo on cały czas ma nadzieję, że sobie znajdzie dziewczynę. Ale dziewczyny nie znajdziesz w kinie, acz może się mylę. Znajdziesz? Znajdę. A jaką szukasz? Dobra, kochani, widzimy się już w kinie. Szymon! Co? Ale ja myślałem, że szkoła się zaczyna pierwszego. A kto mam musi nosić wasze te picia wszystkie? Ale pokaż nam plecaczek. Co? Nie no, ci powiem nie? Chcesz takie do szkoły? Nie, dziękuję. Czyli tak jak wam mówiłem, Marvel, kochani, Marvels. Podobno film średni, nie wiem, ale że my z Kubą chodzimy na wszystkie odcinki marvelowskie, to idziemy i na ten. Oglądałem trailer przed wyjściem i jest podobno fajny. Chłopaki w toalecie, ostatnie ścikanie przed seansem, kochani, popcorn gotowy, tylko wam powiem, że zobaczcie. Te trzy popcorny, raz, dwa, trzy. Dwa solone, jeden słodki, kochani, 21 funtów. Więc no sporo mi się wydaje, jak na popcorn, no ale kino. Ale wiecie, co zrobiliśmy? Mała butelka napoju kosztuje 4,99, tego samego, co w sklepie kosztuje funta, więc tym razem kupiliśmy sobie picie, kochani, w sklepie, przyjechaliśmy z swoim piciem, tylko kupiliśmy popcorn. Emigrant to emigrant. Trzeba, kochani, oszczędzać. Jest już mój mały emigrant przyszedł. Hello. Gotowy na film? Yes. Podekscytowany? Ale tak mówiłeś, że ten film to taki może być średni, nie? No tak. No. Więc kochani, my już idziemy na film. Widzimy się po filmie, damy wam recenzję, czy warto, czy nie warto, albo po prostu, czy nam się podobało, czy nie. I widzimy się za jakieś 2 godziny. Dobra, słuchajcie, my już po filmie i powiem wam tak, dla mnie osobiście, no Marvel to jak Marvel, czyli efekty i wykonanie 9. Scenariusz, no taki trochę pod dzieci zrobiony ten film. I tak jak wam mówiłem, przeczuwałem, że nie będzie prawie facetów w tym filmie i nie, prawie nie było. Ale to jest moja opinia, czy polecam iść? Polecam, bo był śmieszny. A teraz chłopaki. Szymon? A ja? Był w porządku, nie? 8 na 10 ogólnie. No, ale nie był taki marvelowski typowy. Nie był marvelowski, ludzie mówili, że był okropny. No. Narzekali strasznie, ale nie było tak źle. Było źle, ale nie aż tak. No i ten najbardziej zainteresowany? Nie było złe. No a 10 ile dajesz? 7.5. 7.5? Czyli kochani, tyle z kina, teraz jedziemy do... Gdzie jedziemy? No gdzie jedziemy, Łukasz? No to gdzie jedziemy? No to co? Tim Hortons! O, wreszcie!
jak widzieliście przed chwilą na przebitce, jesteśmy pod siecią Tim Hortons, dlatego że przez 2 tygodnie serwują za darmo drinki, czyli kochani, nie wiem, macie chęć na kawę, na gorącą czekoladę, czy na cappuccino, przez 2 tygodnie za darmo. I to jest tak fajnie zrobione, że można wejść i nie kupować nic, tylko specjalnie przyjść, kochani, po tego drinka. I wam powiem, że wczoraj z Kubą też tu byłem na chwilę, wziął sobie czekoladkę, ja sobie wziąłem kawkę, ale kolejka była taka tragicznie normalnie zakręcona, a dzisiaj, jak widzieliście przed chwilą, to nie ma nikogo, więc oni poszli po napoje i zaraz tutaj z Szymonem, kochani, usiądę i zapytam się, bo wiecie, że on jest emigrant świeży, przyjechał niedawno, miał zacząć pracę, już miał pracę załatwioną, ale nie poszedł, więc kochani, niech on sam opowie, co się podziało, jakie ma plany, bo może wymyślił na siebie coś innego, coś lepszego. Kochani, czekam na nich i się widzimy za chwilę. To jaką mi wzięliście? Co mu wziąłeś? No kafe latte. Kafe latte. A ty co masz, pokaż? Chocolate cream. A co wydałeś taką wypasioną? Bo taką poprosiłem. Masz to, co ty masz tu, no. A to, co ja mam tu. No ty wybrałeś to. To, a to? Wszystko jest darmowe, a to, że wybrałeś gorsze, nie jest moją winą. Co byś mi powiedział? Kuba! Co? Co byś mi nie powiedział do takiej opcji, co? No to mogę sam popatrzeć na menu. Na menu? Dobra, słuchajcie, bo temat jest taki. Zapytam się Szymona. Szymon. No. Przyjechałeś do Anglii, nie? Mhm. Niedawno. Tygodnie temu. No tygodnie temu, nie? Nawet 3 już chyba, no. A co do mnie tu pływa u góry? Pianki. Jakie pianki? Normalne. Masz meru? Tak. Aha, to jednak mamy pasia. A ty mi się dziurka zapcha od tego, jak wtedy pił. Nie zapchać. Dobra, przyjechałeś do Anglii kiedy? Dokładnie? 14 chyba. Września, nie? Nie września. Października. Października, no. Dobra, ja z tego, co rozmawialiśmy ostatnio, pamiętasz? Mhm. Czekaj, kawę sobie zamknę. Z tego, co rozmawialiśmy ostatnio, to miałeś załatwioną już pracę, tak? No tak. I miałeś pracować, tak? No tu miałem. Się patrz, tu. No miałem pracować. No i powiedz mi, co się stało, że nie pracujesz. Nie mów nam szczegółów, bo nas to nie interesuje, tylko powiedz, co się takiemu stało. Co, praca ci się nie podobała, czy za mało płatno. Za mało płatno, no. I powiedz mi, czyli szukasz innej pracy, czy masz jakiś inny plan na siebie? Szukam innej pracy, a potem pójdę na studia, jak już popracuję. A coś tam mi mówiłeś wcześniej, że chciałbyś być policjantem, tak? No, to też rozważam nad tym opcję. I jeszcze na razie będę czytał o tym, interesował się tym i zobaczymy, czy mi się to spodoba, czy nie, ale jeżeli tak, to... To powiedz tam mniej więcej, jak to wygląda, bo to chyba nie każdy może iść na policjanta tak z ulicy. Nie każdy z ulicy, ale jeżeli ktoś ma ukończony poziom edukacyjny, no na przykład college, liceum w Polsce, no. To może poprosić o to, żeby go wysłali na studia o tematyce prawa na przykład i będziesz się uczył, oni ci będą płacili za tą naukę i jednocześnie będziesz miał zajęcie praktyczne z policjantem w terenie. Czyli za cały okres nauki oni płacą? Mhm. Oni opłacają studia i... A, w ten sposób. I powiedz mi, ile to trwa? 3 lata. 3 lata? Mhm. No trochę, nie? No tak, tyle co zwykłe studia, nie? Na normalnej uczelni. A powiedz nam, bo wiem, że Szymon szukał też szkoły, tak? Studiów. Mhm. Powiedz nam, jak to wygląda z tymi studiami. Jakie są koszty tego wszystkiego i ile to trwa? Dla mieszkańców Anglii to jest 9250 funtów, o ile się nie mylę, za 1 rok. Czyli to jest jakieś ile? 50 tysięcy złotych? No, 50 tysięcy złotych. A jeżeli ktoś jest z innych krajów niż Anglia, wcześniej Europejczycy mieli też 9 tysięcy taką cenę, ale jak Anglia wyszła z Unii, był Brexit, to chyba się podniosło do 26 tysięcy. Funtów za rok. Czyli 100 tysięcy na rok za... No, za same studia. I to już się nie opłaca totalnie. No, ale do tego jeszcze musisz doliczyć... Mieszkanie. Mieszkanie, wyżywienie. No właśnie. Czyli... No bo nie możesz pracować jak studiujesz, nie? No tak. Czy możesz? Zależy na jakim kierunku, ale jak ktoś idzie na kierunek czysto fizyczny, naukowy, nie będzie miał czasu pracować, będzie miał taką ilość materiału, że nie nadąży. Czyli skąd cash? No, trzeba liczyć na wsparcie finansowe rodziców. A jak ktoś nie może na takie liczyć, to studia zaoczne i pracować w tygodniu, w weekendy się uczyć. Ale mówiłeś też, że możesz się starać o ten kredyt studencki. Kredyt studencki to najwięcej, jaki można wziąć, to jest 10 tysięcy na rok. 10 tysięcy tylko? Tak, na rok, jeden. Czyli co roku możesz 10 tysięcy kredytu brać, z tego co czytałem. To ani jak rok kosztuje, no nie, w sumie jakoś... No nie, ale to jest idealnie na tyle, żeby spłacić jeden rok studiów, nie?
No. Ale jak to się... Tylko problem jest taki, że jak ty weźmiesz na rok te 10 tysięcy, to ty nie spłacisz w ciągu roku tego 10 tysięcy. Kredyt studencki się spłaca chyba po 5 latach od skończenia nauki na studiach. Czyli co roku przez... ile studia trwają? 3 lata. Czyli w sumie byś o 30 tysięcy. 30 tysięcy, no. I się to spłaca potem w małych ilościach przez długi czas. To jest trochę, nie? Mhm. Czyli kochani, tak jest, taka jest przyszłość właśnie, jak ktoś chce się uczyć w tym kraju, w Polsce studia są... darmowe. Za darmo, nie? Mhm. Czyli kochani, no trzeba tyrać niestety i to nie ma co się oszukiwać, tylko mówię, jak ktoś chce iść dalej i się uczyć, no to są koszty straszne, nie? Mhm. Słuchaj, bo jesteś tutaj świeży, słyszałeś kiedyś o takim kanale Jarek na emigracji? No, oglądałem chyba jeden odcinek, ale nie podoba mi się. Wyłączy, nie? Syf i wyłączyłem, no. Czyli kochani, tyle z weekendu, z niedzieli, a my się widzimy już za chwilę, już z pracy i opowiem wam, co myślę na temat emigracji ze swojego 20-letniego punktu, kochani, widzenia. Czyli jak widzieliście przed chwilą, kochani, weekend nam się udał, było fajnie, śmiesznie. Mimo tego, że miałem krótszy weekend, bo w sobotę byłem, kochani, w pracy, bo mnie firma poprosiła. I teraz słuchajcie, coś wam powiem, co się wydarzyło w tamtym tygodniu. Po pierwsze, Kuba grał na gitarze na jakimś przedstawieniu szkolnym, o czym ja nie wiedziałem, że będzie grał, ale codziennie jego mama dzwoniła, przywieź go do mnie wcześniej, bo on musi ćwiczyć grać na gitarze, kochani. Ja tak się w końcu, a on mi nie powiedział, że występuje na akademii, więc w końcu się go pytam, mówię, Mike, ty się przygotowujesz do jakiejś, mówię, trasy koncertowej, czy jak, koncerty będziesz dawał? I on wtedy mi się przyznał, że będzie występował na szkolnej jakiejś tam akademii takiej i będzie on i jakiś jeszcze kolega będą grali, kochani, na gitarze i tutaj macie przebitkę. Jak pięknie mu to wyszło. Dźwięku nie daje, bo jego mama nagrywała telefonem i tak trochę to, powiem wam, słabo wyszło. A druga kwestia jest taka, że w czwartek, ostatni czwartek, przychodzę do pracy i siedzi jakiś nowy gościu, kochani, i mówi do mnie, że on dzisiaj jedzie ze mną. Tylko wam powiem, że pogoda jest tragiczna. I on mówi, że on, kochani, jedzie ze mną. Ja wiem, no dobra. I on mówi, że... będzie sprawdzał, jak ja jeżdżę, jak rozmawiam z klientami, bo jak wiecie, ja rozwożę leki, to nie jest tak, że dzwonię, rzucam paczkę i odchodzę, bo ja muszę poczekać na tą osobę, muszę sprawdzić, czy to jest ona, zapytać się o imię i nazwisko i takie tam cuda kije. No i on ze mną, kochani, pojechał. No i tak w sumie to ja w ogóle nie odczuwałem, że jestem na jakimś takim jakby, sorry, kochani, egzaminie czy coś. No i tak po 4 godzinach on mówi tak, że to zostaw mnie tutaj w tej miejscowości i po mnie ktoś przyjedzie. No i dobra, nie? No ja skończyłem swój shift, zmianę, jadę do pracy. Wychodzi moja menedżerka i mówi, że dostałem gold medal. Gold medal? Ja mówię, okej, a co to jest gold medal? Ona mówi, że nikt w historii tej firmy, a mówię, ta firma ma zasięg nie tylko u mnie tutaj, tylko ogólnokrajowa jest, że nikt nie osiągnął, kochani, 95%. A ja mówię do niej, no to jaki był maksymalny tam, co ludzie osiągają? Ona mówi 80. Więc zostałem niekwestionowanym, kochani, liderem kierowców w dowożeniu leków. O. I ja mówię, no dobra, jakaś nagroda, coś, urlop. Ona mówi, że dostanę jednorazową tam, jakąś tam nagrodę pieniężną. I nowego vana dostanę. O. Ja mówię, no z tym vanem to ja lubię swojego vana. Ono mi dostaniesz nowego, ja mówię, dobra, okej, okay, niech będzie. I to, kochani, było w tamtym tygodniu. A dzisiaj rozpoczynamy nowy tydzień, nowe wyzwania. Tydzień się zaczyna kiepsko, jest, mówię wam, tragiczna pogoda, leje strasznie, ciemno, mgła. No taka angielska typowa jesień. Nic, kochani, przyjemnego. Dzisiaj mamy 39 paczek z lekami do rozwiezienia na terenie Londynu, nie samego centrum, ale tak, kochani, wokół Londynu, więc nie powinno być ciężko. Jest kilka flatów, a jak wam mówiłem, z flatami to jest gorzej, bo
trzeba zostawić auto i znaleźć blok, który to jest blok. A jak widzieliście we vlogach wcześniejszych, to ta numeracja w Anglii jest taka, że nie wiadomo, kto tą numerację ustala tak naprawdę. Ale kochani, jest jak jest. I co? Porozmawiamy zaraz o emigracji. O mojej emigracji i kochani, porównam ją z innym kanałem na YouTubie. Słuchajcie, ja na emigracji w Anglii jestem ponad, kochani, 21 lat. I ja wam kiedyś mówiłem już w którymś vlogu, czym się zajmowałem. No to pokrótce powiem wam szybko czym. Sprzątałem, czyli byłem sprzątaczem, kierowcą, pracowałem w reklamie. Kochani, pracowałem w agencji towarzyskiej jako kierowca i to była ciekawa praca, wam powiem. I tam poznałem tą ciemną stronę, kochani, Londynu, ale tą naprawdę taką ciemną, ponurą stronę Londynu, gdzie były prochy, dziewczyny, rozruby i te sprawy, kochani. Później pracowałem znowu jako kierowca, później w mleczarni i teraz pracuję, kochani, tutaj w tych lekach. I powiem wam, że już mnie nic nie zdziwi w tym kraju, bo wydaje mi się, że już chyba wszystko zobaczyłem takiego, wiecie, co się mogło wydarzyć. Ale oglądając kanał Jarka na emigracji, cały czas jestem zaskakiwany takimi różnymi dziwnymi akcjami, które się dzieją w Londynie, o których bym nawet, kochani, nie pomyślał, że takie coś może być. Chłopak normalnie tak nawija makaron na tym swoim vlogu, takie gada głupoty, wymyśla jakieś dziwne historie, że w ogóle jest rasistą, bo gada na wszystkie inne narodowości, że są sypiarze, że nieroby, że to i tamto. Kochani, a kim on jest? Kim ja jestem? Jesteśmy emigrantami. I tylko wam powiem, że ci emigranci, o których on mówi, czyli ludzie z Pakistanu, ludzie ze Sri Lanki, ludzie z Indii, oni byli kupę lat przed Polakami, tutaj w tym kraju, kochani, więc mówienie, że o, ale sypiarze przyjechali z Pakistanu, czy ale burdelarze z Indii, to jest trochę, zalatuje mi to, kochani, troszeczkę rasistowskim podejściem, bo powiedzcie mi tak prawdę, czy Polacy są tacy czyściostwy wszyscy? Czy wszyscy Polacy mają super porządek w domach, są pięknie ubrani, nieskazitelnie wyglądają? No nie wydaje mi się, kochani. Więc obrażanie innych narodów ze względu, że zobaczył może na ulicy jakiś, nie wiem, rodzinę zaniedbaną albo biedną. To jest, kochani, dla mnie trochę przejęcie. Druga sprawa, cały czas narzeka na tym swoim kanale, jaki to on jest biedny, bo nie może znaleźć pracy jako piekarz. Kochani, ja już wam kiedyś mówiłem we vlogu, że piekarz w tym kraju to nie jest zawód poszukiwany. W tym kraju poszukiwani są kierowcy, budowlańcy, lekarze. O, jeszcze Jaruś tak mówi ładnie, bo lekarze przypływają na pontonach. Nawet niech sobie, nawet niech sobie chodzą na nogach, czy nie wiem, czy na kajakach pływają. To jest ich sprawa. Ja bym nie oceniał tego, naprawdę. Ja nie wiem, może ty też przyjechałeś na kajaku, czy przypłynąłeś na kole. Nie oceniajmy ludzi po tym, co pokazuje telewizja, albo co słyszymy w radiu. Bo przeważnie jest to wszystko wyssane z palca, tak samo jak na tym właśnie kanale, o którym mówię. Więc wracając do sprawy pracy, kochani, narzeka, że nie może znaleźć pracy i to i tamto. Kochani, w Londynie po Brexicie jest pracy tyle. Jeżeli się chce, to się znajdzie, naprawdę. Czy przez agencję pracy, czy normalnie. Wystarczy iść, wejść do sklepu, gdzie jest jakaś mała piekarnia i po prostu zapytać się kulturalnie. Słuchajcie, szukacie do pracy? Ktoś powie tak, bo umawiamy spotkanie na przykład na jutro. Przychodzę i nie tak, że unoszę się honorem, bo ja jestem wielki piekarz z Inowrocławia i chcę zarabiać 15 czy 20 funtów. Popracuj 3 miesiące, pokaż co umiesz i wtedy poproszę o podwyżkę, bo nikt ci nie da z wejścia, bo ty jesteś Jarek. No Jarek, takich Jarków to jest milion w Londynie. Że umiesz coś. Druga kwestia, chwali się tym zakwasem, kochani, że wydzwaniają do niego piekarnie, że przychodził, robił ten zakwas. Panie, jeżeli to była prawda, to by piekarnia nie dzwoniła do niego i nie płaciła mu, niby jak on mówi, kupki pieniędzy,
tylko by go po prostu, kochani, przyjęli na etat. Byłoby dla nich taniej, a on by miał pracę. Więc to jest następna bzdura wyssana, kochani, tak mi się wydaje, z palca. Temat żony, kochani, z tą żoną to już jest normalnie legenda. Ja wam powiem prawdę, ja chłopaka nie znam. Ja tylko wam powiem, że byłem u niego w bloku ostatnio, bo dostarczałem leki tam do jego, z któregoś z sąsiadów. Więc byłem tam, ale chłopa nie znam, więc ja się nie, na ten temat nie wypowiem. Czy on ma tą żonę, czy nie ma, czemu go wyrzucili z tej piekarni, ale teraz zobaczycie materiał, kochani. Obejrzyjcie materiał osoby, która go zna. Osoby, która go zna i osoby... Czekajcie, tak patrzę, bo na rondzie jest. Osoby, która była nawet u niego w domu. Więc kochani, obejrzyjcie teraz ten materiał. Piszecie też w komentarzach, co z Jareckiem. Ostatnio robił live'a. Ja wam powiem, dlaczego on nie zapisuje live'ów. Bo już tak na... tam w tych filmikach, że on się sam gubił, co jest 5, co jest 10. Jak go zapytano, po co mu samochód, to powiedział, że nie ma dzieci i niepotrzebny mu samochód. Po pierwsze, żeby mieć dzieci, to trzeba mieć żonę. Po drugie, żeby mieć żonę, to trzeba mieć no jakąś tam, nie wiem, chęć do tego, żeby mieć. Pokazuję obrączkę. No nie mam tutaj akurat, bo też bym założył. To trzeba by było, nie? Ale to już jest, słuchajcie, szczyci się. O, jak to? Dlaczego nie ma filmików z piekarni? Już wam mówię dlaczego. Bo został wyrzucony. Menadżer nie wiedział i właściciel piekarni nie wiedział, że on po nocach zamiast napitalać normę, no to on tu statyw, tu kamer, nikt nikomu nie broni, nie? Ale tu, tamto i tak. A, Holland Food Market też pracował. Nie odpowiada mi. Tu, ja nie będę wykonywał. Jareczka nie ma. Wywalają go wszędzie za to, że pcha się z kamerą, tutaj nagrywa. Tutaj. Zamiast zająć się pracą i wykonać w ciągu nocki około 387 bochenków chleba, on wali 200. I mówi, że się do niego jeszcze kurwa kupiają. Ewa, nie ma żony. Ja, no słuchajcie, ja byłem u niego w domu. Ja już wiem, jaka jest sytuacja. On nie ma żony. Nie ma żony. To ja wam mówię, że nie ma żony. Partnerkę. No nie, partnerki też nie. Jego partnerkami życiowymi to są imprezy poza domem, typu Bobas Bobasek, no i tam jeszcze jeden kolega, którego poznał dzięki mnie, a był przeciwny tej znajomości. I tutaj ci Mirek, powiem, w momencie, kiedy ja odłączyłem się od Jareczków, od Jacków, od tych społecznych, co nawijają ludziom na uszy, żyje mi się 100 razy lepiej. Ale zanim do tego doszło, to ile ta biedna moja Alina się nacierpiała, to wy nie macie pojęcia. Poważnie. Siema majster, witam. Ja wam powiem, jakie zaraz będzie tłumaczenie. Ja nie mam obowiązku pokazywać swojej żony, a ona to, a ona to, a ona to, tamto, kurczę. Za tym stoi gruba sprawa, ale ja się nie wpierniczam. Ja tylko powiedziałem to, co ja wiem. Nie ma żony, jest tyle w temacie. Ja mam kolegów. Ja się nie musi. Ja odsunąłem tę psychologię od siebie, toksycznych ludzi. Ja odsunąłem ludzi od siebie, którzy mają, którzy dupę wyżej mają, jak srają. I to wszystko. Wypierdolić dziadostwo. Słuchajcie, jeszcze wracając tutaj do tych kolegów, nie? To powiem wam tak. Nie zapomnę, jak Bułeczka pizdar, bo już tak tylko trzeba to powiedzieć, że go policja przeze mnie nachodzi, że jestem poszukiwany, później tam kto, a
Albańczycy przychodzili, bo pieniądze jestem winny. No, to słuchajcie, no nie mieli do kogo się fatygować, tylko do bułeczki. My to pamiętamy, my to wszystko mamy zrzutowane, zekranowane z tego. Także nic w internecie nie ginie, słuchajcie. Nic w przyrodzie się kurwa nie ukryje. Ja mówię jeszcze raz, ja nie będę oceniał, czy to jest prawda, czy nie. Ale to nie jest pierwsza osoba, która mi mówi, że on z tą żoną tak troszeczkę ściemnia. I po co ściemniać, kochani, wystarczy powiedzieć, słuchajcie, rozszedłem się z żoną, jestem sam, powiedzieć prawdę. Słuchajcie, w internecie nic nie ginie. Prędzej czy później wszystko wyjdzie na jaw. I później są takie jakieś dziwne dochodzenia, że a, bo on kłamie. Z tą piekarnią, kochani, też trochę nas robił w jajo. Słuchajcie, ja go oglądam, żeby była jasność. Ja go oglądałem, już dawno temu. I nawet to oglądałem, bo tam czasami fajnie mówił, ale ostatnie parę miesięcy to już takie bzdury wymyśla naprawdę, że już prawie go w ogóle nie oglądam. I z tą piekarnią. Najpierw mówił, że odszedł. Później jak się ludzie dowiedzieli prawdy, to jednak stwierdził, że go zwolnili. Kolejne kłamstwa wyssane, kochani, z palca. Albo jakieś historie, co mówi o tym Londynie, że ktoś jakieś ogniska sobie robi w domu. Słuchajcie, takie newsy od Jarka to łykają ludzie w Polsce. I teraz się nie obraźcie na mnie. Ludzie, którzy nie mieszkają w tym kraju, mogą łykać takie bzdury. Ale to jest kompletna bzdura wyssana z palca. Druga kwestia, dostałem też taką maila. Zobaczcie, tutaj tego maila. Prawda jest taka, że Jarek od ponad 10 lat mieszka, wynajmuje mieszkanie razem z kuzynką z Polski i w ten sposób dzielą czynsz, żeby było taniej, kłamie widzów, żeby ukryć swoją samotność i brak sukcesów w życiu zawodowym. Po 10 latach w Londynie nawet nie zarobił na auto, ale ciągle w obrzydliwy sposób obraża Polaków z Polski, którzy zarabiają więcej niż on w Polsce. Gość wszystkich obraża, a sam nawet nie ma żony, dziewczyny ani dobrej pracy. Wszystkich, którzy znają prawdę, blokuje na swoim kanale i obraża. Nas Polaków denerwują wymyślane przez tego bajkopisarza codzienne głupawe historyjki, prawie 100% jego opowieści to głupoty przez niego wymyślone, on obraża naszą inteligencję myśląc, że my Polacy w te bzdury uwierzymy. Dodatkowo gość nie ma pracy, pije regularnie alkohol upijając się, ale dalej brnie w te swoje kłamstwa. Że Jarek nagminnie obraża Polaków. Tak, kochani, ja byłem nawet świadkiem tego, na którymś live'ie chyba, czy w jakimś filmie, mówił właśnie, że wy Polacy tak sobie zrobiliście teraz, takie wybory dokonaliście polityczne, że teraz zobaczycie, jak będzie się wam żyło, będziecie kompletnie w dupie. Albo chwali się co do pieniędzy, ile on zarabia. Kochani, niech sobie zarabia nawet miliony, ja mam to w dupie, ale mówienie komuś tak, że słuchaj, czwoku, ja zarobię tyle przez tydzień, co ty przez miesiąc w tej zasranej Polsce, no to dla mnie to już jest, kochani, przegięcie troszeczkę, więc niech się chłop opamięta, bo z tego co widzę pod jego filmami, to już dzieje się to samo, co z taką znaną youtuberką, nie wiem czy kojarzycie, Ela Gavin. Ona daje live'y, coś podobnie jak Jarek, bo Jarek na tych live'ach też pijany ciągle siedzi, udaje, że bije herbatkę. Ona tak samo na tych live'ach, ale ona to już do tego stopnia, że kochani, czasami spadnie z krzesła, jak robi tego live'a, albo zaśnie i live leci, a ona śpi. I po co to mówię? Po to, że ona zbiera sam hejt. I teraz jak wejdziemy na Jarka jakikolwiek ostatnich z filmów, to jest więcej hejtu niż, kochani, niż fajnych komentarzy. To dla mnie pytanie jest takie, po co robić takie live'y czy takie filmy, żeby zbierać hejt? Trzeba się ogarnąć, przeprosić wszystkich, powiedzieć, słuchajcie, dobra, nie mam pracy, jestem bezrobotnym, nie chcą mnie przyjąć do pracy, bo mam taki charakter, a nie inny, posiadałem wszystkie mózgi, jestem najmądrzejszy, to co ja mówię, to jest święte i nikt mnie nie chce słuchać i nikt mi nie będzie rozkazywał. Bo z takim podejściem to nigdy nie znajdzie pracy. Więc kochani, najpierw powiedzieć, słuchajcie, przepraszam was, kłamałem, ale od dzisiaj się zmieniam, robię filmy normalne, i będzie fajnie. Czemu, kochani, o tym Jarku? Dlatego, że mówię, ja tutaj mieszkam w tym kraju, jak słyszę jakieś bzdury, że ktoś jechał na skuterze, wpadł w jakąś ciężarówkę i go tam zbierali łyżeczką. No kochani, to nie jest autostrada w Londynie. W Londynie ile można jechać? 20, 30? Przy 30 milach, kochani, no można się zabić, ale nie żeby kogoś zbierać
łyżeczką. Albo to jego za... O, właśnie, przypomniało mi się to. Albo Jarek stwierdził, że Uber to jest moc. I tam w którymś filmie mówi, że jego kolega na Uberze zarabia nawet 1000 funtów dziennie, bo jeździ Mercedes. Słuchajcie, u mnie w mleczarni miałem kumpla, który odszedł z mleczarni i powiedział, że idzie na Ubera, nie? No ja też to mój taki dobry fufel, więc ja dzwonię do niego czasami i gadaliśmy jakieś, nie wiem, miesiąc temu i się pytam go, jak ci idzie na tym Uberze. On mówi, słuchaj, no nie jest tak wesoło, bo wziąłem w leasing najnowszego Mercedesa S-klasę, płaci chyba tam 8 czy 7 stówek, chyba co tydzień, bo to ta rata leasingowa plus ubezpieczenie na Uberze jest ubezpieczenie na przewóz osób. Więc mówi, że to wcale tak jak wyciągnie z 1500 może na tydzień i to jeszcze musi tyrać w centrum Londynu jeździć. A Jarek mówi, nie, bo na Uberze to 1000 funtów dziennie. Albo to jego zarobki na tym Uber Eats. Kochani, ja często zamawiam jedzenie właśnie i mi przywożą z tego Uber Eats. Ja widzę, ile ja płacę za delivery. Funt 20, 2,50, to sobie policzcie. Nawet niech będzie ze 4 funty czy 5. 10 dostaw to jest 50 funtów. Kochani, 10 dostaw w Londynie to jest średnio pół godziny na jedno. Średnio. To jest ile? 4-5 godzin? 4 godziny? A Jarek mówi, że stówkę wyciąga w 4 czy tam 5 godzin. No nie wiem, może on na innych zasadach jest. Bo wiecie, to jest Jarek na emigracji, może ma inne zasady. Kochani, słuchajcie. Bo ja tak się zagadałem z wami, że przejechałem ulicę. Tyle o Jarku. Mam nadzieję, że już nie będę wracał do tematu Jarka, bo mi już się nie chce o tym mówić. Ale jeżeli znowu się pojawią jakieś głupoty o Londynie, kochani, to ja jeszcze wrócę do tego tematu, bo drażni mnie takie kłamstwo i zakłamanie i robienie z siebie nie wiadomo kogo. A tak naprawdę Jarek kariery nie zrobił jako piekarz i powrócił do tego, co robił sprzed przyjazdu do Anglii, czyli Uber i rozwożenie kebabów. No i teraz się wziął za budowlankę tam jakąś i też zarabia miliony, więc kochani. I na koniec już taka puenta. Mówi, że jedzie w końcu na urlop odpocząć po ciężkiej pracy. Ja się pytam, po jakiej ciężkiej, kochani, pracy. To na tyle o Jarku. Widzimy się, kochani, za chwilę. Kochani, kolejna paczka dostarczona. Słuchajcie, kochani, myślę, że w tym vlogu to już wszystko. To, co miałem powiedzieć, powiedziałem. Zobaczyliście, co wam chciałem, kochani, pokazać, co się udało nagrać. I co? Mamy w piątek Black Friday? Nie wiem, czy w Polsce też jest chyba Black Friday. Więc wiem, że Kuba już coś tam wymyślił dla ojca, żeby mu kupił na Black Friday, więc pewnie to będzie w przyszłym emigrancie. No i na pewno poruszymy jakieś inne tematy. Ja, kochani, co tydzień, jak zawsze, zostawcie komentarz, łapkę i subskrypcję, jak chcecie być na bieżąco, kochani. Miłego weekendu. Do zobaczenia, kochani. Cześć.